Na samym początku bym zrobił w ogóle menadżer broni jakiś. Tak, czyli jeżeli klikam jedynkę, to mi przełącza na broń główną, dwójkę na broń dodatkową. No. Świetnie. Więc weźmy teraz nasze Unity i zróbmy może skrypt. Nazwijmy go menadżer broni. Dobra, ja tu wam przybliżam, żebyście coś widzieli. I tak, i menadżer broni będzie oczywiście odpowiedzialny za zmienianie broni. Tak? Będzie to skrypt na naszym graczu, więc od razu można go przenieść na naszego gracza. Więc weźmy naszego gracza, poczekajmy aż Unity załaduje. I weźmy tutaj ten skrypt, przenieśmy. I nie można go wyłączyć, ponieważ ten skrypt nie ma żadnego tutaj ani startu, ani niczego. I właśnie myślę, czy będzie nam w ogóle potrzebny. Będzie nam potrzebny, dobra, więc zróbmy public. Znaczy jaki public? Void update. I teraz będziemy mogli go wyłączyć. Więc wyłączamy nasz skrypt. I od razu zapamięci włączmy go tam, gdzie włączamy wszystkie nasze skrypty. Czyli w Game Manager. I weźmy tutaj. Kopiujmy i dajmy. Jak to było? Manager broni. I się nam nie wyświetla. I możemy napisać manager broni.enabled. Dobra, więc nasz manager broni będzie oczywiście odpowiedzialny za zmienianie broni, którą ma nasz gracz. Możemy to robić statyczne zmienne, ponieważ nas nie interesuje. W sensie nie będzie on w żaden sposób synchronizowany z innymi graczami. Chyba. Albo będzie. Będzie synchronizowany z innymi graczami, więc jednak nie robimy zmiennych statycznych, tylko robimy wszystkie publiczne. Będzie nam po prostu wygodniej to synchronizować. No dobra, więc zróbmy tutaj public. Bo tak, w CS-ie mamy tak, że mamy broń główną, broń dodatkową, czyli pistolet. I mamy nóż. Tak? No i ewentualnie Zeus. No i oczywiście nejdy. Więc na razie będziemy potrzebować jedynie tych. Jedynie tej broni głównej i pistoletu. Na razie zajmiemy się tymi dwoma. Więc weźmy public. Public. Może broń, tak? Broń główna. Public, broń, pistolet. Albo nie pistolet, tylko broń dodatkowa. No właśnie. I w update'cie trzeba będzie sprawdzać, jaki klawisz wcisnęliśmy, nie? Możemy to zrobić bardzo prosto. Chyba zrobię to najprościej, jak się da. If input. W sensie zrobię to może. Dobra, zrobię to w ten sposób. Najprościej jak się da. Input.get key down. Czyli na naciśnięciu przycisku w dół alfa. Znaczy key code. Alfa 1. Tak, czyli jedynka na tej klawiaturze alfa, na górze po prostu klawiatury. No to wtedy chcemy zmieniać na broń główną. Tutaj, dobra. Else if in get key down
getKeyDown keycode.2. Chcemy zmieniać na pistolet. Na broń dodatkową. I na razie tyle. Więc dobra. Może dopiszmy. Dopiszmy coś takiego do nazwy tej zmiany jak obecna. Żeby się nam nie myliło potem. Więc obecna broń główna. Obecna, czyli ta którą trzyma. Broń dodatkowa. Albo inaczej, dostępna. Dostępna, dobra, słuchajcie, to będzie dostępna. Bo wiadomo, że właśnie sobie uświadomiłem, że jednak przecież CS nie ma ekwipunka, tak? W sensie takiego, no, na przykład no, jak jest w Rasie albo w innych grach Survival i można to zrobić o wiele prościej, bez męczenia się. Ja już tu myślałem, jak zrobić ekwipunek. Dobra, przecież jest o wiele prościej. I mamy dostępną tylko jedną broń na raz, główną i jedną broń dodatkową, albo zero. W zależności czy mamy, tak? Albo, no, właśnie. I jeszcze potrzebujemy oczywiście jednej zmiennej, public broń aktywna. Aktywna broń. Dobra. I wiecie co? I będzie nam potrzebna jeszcze jedna zmienna w tej naszej broni, mianowicie to są takie dane potrzebne do gameplaya, ale my jeszcze potrzebujemy jakieś dane potrzebne do programowania, nie? Czyli co będziemy potrzebować jeszcze do programowania? Będziemy potrzebować, znaczy musimy wiedzieć, czy to jest typ rodzaj głównej, czy to jest typ rodzaj dodatkowej. Weźmy może, zróbmy public enum rodzaj broni. Główna, dodatkowa. Więc weźmy, dodajmy jeszcze taką tutaj zakładkę do programowania. A tutaj będzie do gameplayu, tak, do gameplayu, do programowania i do programowania będziemy właśnie mieli ten rodzaj broni. I musimy też dodać do konstruktora. Może na końcu. No i trzeba oczywiście też dodać tutaj. Halo. Ok. I trzeba teraz oczywiście aktualizować wszystkie nasze bronie. Rodzaj broni kropka główna dobra o, świetnie z powrotem do menadżera broni. No i co? No jak jeżeli klikamy 1, to chcemy zmieniać naszą aktywną broń na dostępną broń główną. A jeżeli klikamy 2, to chcemy naszą dostępną broń dodatkową. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz będzie nam potrzebna do gameplayu w sumie, w tej naszej broni. Mianowicie czas brania do ręki, czyli przez jaki czas nie można strzelać z danej broni po wzięciu jej do ręki. Tak? Wiecie, żeby nie zmieniał i od razu nie walił full auto. No, po zmienianiu. Może jest tu nawet gdzieś jakaś taka dana, która nam mówi,
ile to trwa. Nie ma. No to będziemy brać na oko. Więc weźmy. Może tutaj po szybkości strzelania. Public float. Czas brania do ręki. Dobra. I może dodajmy tutaj float, czas brania do ręki. I możemy zrobić tą zmienną opcjonalną, czyli nadać jej od razu jakąś wartość i wtedy niekoniecznie będziemy musieli używać w konstruktorze. Domyślnie na 1 sekundę. I jak widzicie, nie podkreśla nam teraz błędu. Ale jakbyśmy chcieli ją zmienić, to możemy ją też zmienić. Na przykład tutaj potem dopisując po przecinku. Czas brania do ręki, nie? A widzicie, i możemy sobie ustalić jej czas. Ale jeszcze jedna rzecz, trzeba oczywiście tutaj dopisać ją też do tego konstruktora. This.czas brania do ręki, czas brania do ręki. Zapiszmy. Świetnie. Więc tak, nasz menadżer broni. Jak klikniemy jeden, no to zmieniamy na jeden, o ile aktywna broń już nie jest bronią główną. Więc tak. Tu tak się zastanawiałem, ponieważ myślę, że można ten menadżer broni, w sumie wszystko, co tutaj napisaliśmy, można wwalić do strzelania, żeby trzymać to wszystko w jednym miejscu. No ale nie wiem. Myślę, że na razie to tak zostawię, bo w sumie tak też może być. Dobra, czyli zmieniamy na broń główną, czyli dostępna. Trzeba sprawdzać najpierw, czy przypadkiem już nie trzymamy naszej aktywnej broni. W sensie, czy aktywna broń już. No właśnie, no klikniemy jedynkę i trzymamy kałacha. No to nie chcemy zmienić znowu na kałacha, bo już mamy tego kałacha w ręku, tak? Więc if aktywna broń, czyli nie równa się dostępna broń główna. Czyli chcemy zmienić dopiero wtedy, kiedy właśnie aktywna broń nie jest równa dostępnej broni głównej. Znaczy, że nie trzymamy broni głównej. No to wtedy chcemy zmienić aktywna broń równa się dostępna broń główna. No tutaj na odwrót. Nie, aktywna broń się dostępna broń dodatkowa i tu tak samo trzeba zmienić to tutaj o. Czyli jeżeli aktywna broń równa się dostępna broń dodatkowa, wtedy aktywna broń równa się dostępna broń dodatkowa. Okej. Okay. I chciałbym to jeszcze synchronizować z innymi graczami. Więc trzeba będzie zrobić jakieś RPC. Więc void zmień broń RPC. I słuchajcie. I dobra. I zrobimy bardzo prosty i szybki anti-cheat. Myślę. Ale nie wiem. Czyli tak. Aktywną broń będziemy chcieli wysyłać do wszystkich, nie? Tu można nawet dać buffered, ponieważ to gracz będzie wysyłał ten, więc się wszystko wyczyści, kiedy wyjdzie. Wszystkiego RPC zbufferowane. Dobra. Więc tak. Czyli oczywiście chcemy zmienić aktywną broń na dostępną broń główną. I dać zmień broń RPC. Co ja robię? Oczywiście przecież trzeba dać get component photon view kropka RPC zmień broń RPC i zaraz
oczywiście wszystkim. Można nawet dać all buffered. Czy nie? Może nie, może all. I zaraz ustalimy jakie parametry. Tylko najpierw znacznik pan RPC. No i oczywiście zmiana broni będzie polegała na tym, że będzie się to synchronizowało z innymi. I właśnie myślę, jak zrobić anti-cheat na ammo i na tego. Wiem, jak to zrobić w sumie. Dobra. Dobra. Więc tak. Zmiana broń RPC będzie polegała na tym, że mówimy, na jaką broń chcemy zmienić. Na jaką broń chcemy po prostu zmienić tą broń, którą trzymamy. Więc można to robić po stringu. Nazwa broni. Więc zmień broń i na broń, którą trzymamy. W sensie na tą nową aktywną broń. Czyli aktywna broń. Kropka nazwa. Tak? Wysłamy nazwę aktywnej broni. Pamiętając, że już się tutaj zmieniła wcześniej. W sumie tak teraz myślę, że może zamiast all możemy dać w ogóle other. Others. Dobra, to damy na others, żeby to się wysłało tylko innym, a na mnie, ponieważ my sobie tutaj zmienimy sami tam. Czyli co? Zmiana broń RPC będzie polegała na tym, że trzeba odzyskać enuma ze stringa. Ja nigdy nie pamiętam, jak to się robi, sorry, więc muszę zobaczyć w internecie. Robi się to bardzo rzadko. String to enum. Parsujemy stringa do enuma, czyli system.enum.parse. I enum type, czyli może jest generyczna metoda? Nie ma. Czyli dostęp na broń. Czyli trzeba dać type of. Type of dostęp na broń. I value, czyli nazwa broni. Ok, i to jest nasz sparsowany enum. No i teraz wystarczy wziąć nasze dictionary. Więc broń. Dostępne bronie. Bierzemy key po prostu ten. Tak. I oczywiście to zwraca object. Więc trzeba to jeszcze skonwertować z powrotem do naszego enuma, więc dostępna broń. Tak. Świetnie. Nasza aktywna broń już jest synchronizowana. Wszyscy będą wiedzieli, jaką mamy aktywną broń. I w tym momencie będą sobie oni tam jeszcze włączali model tej broni. Ale tego już dzisiaj raczej nie zrobimy. Ale możemy dawać debuga. Debug.log. Gracz plus weźmy sobie jeszcze. A w sumie możemy iść po nazwie GameObjecta. GameObject.name. Czyli można nawet bez tego. Plus zmienił broń na. Chyba nie można. N i L. Zmienił broń na plus dostępny, nie, plus aktywna broń. Kropka przyjazna nazwa. Dobra.
Let me think. Wiecie co? Może zamiast. Tak, bo parsowanie może jednak trochę zająć czasu. Więc może zamiast nazwy możemy wysyłać jego wartość w incie. Czyli konwertujemy na inta. Kropka oczywiście. Enum. Konwertujemy enuma na inta. I tutaj zamiast tego parsa możemy po prostu dać w ten sposób. Dostępna broń. Nie pomyślałem o tym wcześniej, naprawdę. Nazwa, czyli nie, czyli będzie to. Enum broń. I tak to nazwiemy. I nie string, tylko int. Dobra. I myślę, że będzie to na pewno szybsze. Od parsowania ze stringa. Świetnie. Czyli teraz tak, możemy trochę zmienić tutaj to, co napisaliśmy, bo skoro to już będzie szybko działało, to zamiast tego, co tu piszemy, możemy po prostu sobie lokalnie odpalać void, zmień broń RPC, nikt nam tego nie zabroni. I przekazywać po prostu to samo, tak? Tylko, że nie, tu nie możemy dawać aktywnej broni, ponieważ aktywna broń jeszcze nie jest wystawiona, więc zamiast tego musimy dać dostępna broń główna. Enum i tu tak samo. Pamiętajcie, żeby to zmienić. Dostępna broń główna, dostępna broń główna. I tak samo robimy teraz tutaj. Czyli możemy to wziąć, skopiować. Tylko, że zamiast główna, to bierzemy dodatkowa. Dodatkowa, dodatkowa. Dobra, zapisujemy. I słuchajcie, dajmy na razie play. I tak. Serwer, menadżer broni jest włączony. Czyli teoretycznie powinno nam to już działać, tak? No ale niestety nic się nie dzieje. Kiedy klikam 1, 2, nic nam nie debuguje. Dlaczegoż to tak? Halo Kartus. Zobaczmy, czy tu się aktualizowało wszystko. Menadżer broni. No jest. Alfa 1. Alfa 2. No oczywiście. Przecież nasze na razie aktywne bronie dostępne są równe 0. Więc jeżeli 0 nie jest równy 0, a 0 jest równy 0, więc to się nie odpala. Ponieważ myśli, że mamy już aktywowaną broń. Dobra, więc tak to na razie tylko w celach no, tych wiecie, do debugowania. Weźmy void start. I dostępna broń dodatkowa. Tak, dostępna broń główna równa się broń. Dostępne bronie. Dostępne broń AK-47 i dodatkowa. Weźmiemy sobie M4NS. Tak oczywiście nie będzie, mówię, że M4NS będzie dodatkowa, ale na razie nie mamy żadnego sprawdzania, czy to jest broń dodatkowa rzeczywiście, więc powinno nam działać. A chcę zobaczyć po prostu, czy to, co tutaj napisałem, działa. Zapiszmy.
Dobra, klikam 1. Zmienił broń na AK-47. Klikam z powrotem 1. Nie zmienia się, bardzo dobrze. Klikam 2. Zmienił broń na M4A1S. Klikam z powrotem 2. Nic się nie dzieje. 1. Widzicie, jest tutaj 2 z powrotem. Teraz klikam 2. I mogę klikać. Jak widzicie, zmieniam sobie broń na kałacha i na M4. Kałach M4. Kałach M4. Działa. Świetnie. To teraz jeszcze zrobię szybko builda. No i weźmy 2 na M4S. 1, 2, 1. Jak widzicie, działa. Czyli wszyscy wiedzą, kto na co zmienia sobie broń, nie? Nie ma tu na razie żadnego jeszcze oczywiście systemu anti-cheatu, który by sprawdzał, czy on rzeczywiście ma tą broń. Ale można to zrobić bardzo prosto. Można to sprawdzać bardzo prosto. Jeżeli jesteśmy master klientem i photonplayer.is, co ja robię? Photonnetwork.is master client, czyli jeżeli jesteśmy serwerem. Jeżeli jesteśmy serwerem, słuchajcie, to możemy sprawdzać, czy. Bo oczywiście dostępna broń główna i dodatkowa też będzie synchronizowana, ale będzie tylko z serwerem synchronizowana, a z nikim więcej, bo nie potrzeba ze wszystkimi. Chociaż nie, potrzeba ze wszystkimi, bo będzie na przykład potem mógł trzymać na plecach, ale ja tego już nie będę robił, to raczej wy sobie będziecie mogli samemu zrobić, że tam trzyma broń dodatkową w tym. O Boże, nie wiem, jak to się nazywa. No, przy tym pasku, nie? I że trzyma broń główną na plecach. To już będziecie mogli sobie samemu to zrobić. Ale ja tu zrobię szybkiego anti-cheata. Czyli jeżeli jesteśmy master klientem, możemy spojrzeć. Dostępna broń dodat. Chwila. Weźmy może tak. Na początku zróbmy sobie broń. Ściana broń, czyli broń, na którą chcę zmienić, czyli docelowa broń, albo nowa broń, nowa broń, tak, na którą zmienia, równa się to, weźmy to, wytnijmy, damy tutaj, i tutaj równa się nowa broń, czyli jeżeli nowa broń, nie równa się. Chwila. Jeżeli nowa broń, czyli tą broń, na którą chcę zmienić. Czyli trzeba sprawdzać. Tak. Jeżeli dostępna broń główna równa się nowa broń lub dostępna broń dodatkowa równa się nowa broń. Czyli patrzymy, czy nowa broń jest albo dodatkową, albo. Tu powinna być główna. Oczywiście główna, dobrze, że przeczytałem, bo bym tak zostawił. Broń główna równa się nowa broń, albo dodatkowa równa się nowa broń. Czyli nasz gracz ma jakby tą nową broń już u siebie po stronie klienta ustawioną. Czyli sprawdzamy po stronie klienta, czy on taką broń rzeczywiście posiada, żeby móc ją zmienić. To wtedy rzeczywiście chcemy ją zmienić i nie robimy nic. Ale możemy dać tutaj to wszystko dać w nawias, to co tutaj napisaliśmy, i dać równa się false. Czyli jeżeli ten warunek wynosi false, znaczy, że nasz brat, znaczy, że nasz, jaki brat, nasz gracz jest cheaterem, bo sobie jest cheatował tą broń, nie wiem jak, ale jest cheatował. Po prostu wywalamy go z serwera najprościej. Więc photonnetwork.kick albo nie wiem, disconnect. Jak kogoś rozłączyć? Pewnie po photon player. Photon. Nie wiem, można tak? Zobaczmy. Photon. Network
Player disconnect. Nie wiem, zobaczmy w internecie. How to kick Photon Network. How to kick a player, proszę bardzo. Aha, close connection. Dobra. Photon Network. Close connection. Jakby nie mogli dać kick. I chcemy wywalić gracza. Czyli dodajmy tutaj jeszcze ten Photon Message Info, pamiętacie? PMI i PMI.sender. Czyli wywalamy tego, który chciał to zrobić. No, do mycia. Cheaterze, tak? I sobie cheatować gdzie indziej. Dobra, jeszcze musimy zrobić tego wersję offline, tak? Bo tutaj robimy wersję online. W sensie, chodzi o to, że błąd wyskakuje, bo nie przekazujemy tego tego argumentu PMI. Więc tu musimy sprawdzać, czy te PMI nie wynosi 0. If PMI nie równa się 0 oraz jesteśmy master klientem. A, to jest struct. No to zróbmy z tego, słuchajcie... A, nie, to chyba nie możemy tak zrobić. To jest struct. Dobra, wpadłem na jeszcze jeden, jeszcze lepszy koncept. To w ogóle możemy usunąć. I jednak dajmy all. Będzie mniej roboty. Damy all. No wiecie co? Zróbmy test. Zróbmy test. W sumie to teraz powinno nas wywalać zawsze, ponieważ nie synchronizujemy jeszcze dostępnej broni z serwerem. I serwer będzie myślał, że jesteśmy cheaterami. Czyli teoretycznie powinno nas wyrzucić z serwera, kiedy będziemy próbować zmienić broń. Nie będąc serwerem. Czyli jeżeli jak klient zmieni broń, wtedy powinien go serwer wywalić. Zobaczmy. Czyli weźmy tutaj, dajmy może serwer. I serwer sobie oczywiście może tam 1-2 tworzy się, nic nie wyświetla, ale mogę sobie zmieniać broń, nic się nie dzieje. A jak sobie teraz wezmę tutaj na przykład Jadzio. Wezmę Eldam, ilość graczy zgadza się. Tak, jest Jadzio i serwer. I sobie, o proszę bardzo, serwer sobie zmienia broń, teraz klikam 1-2, RPC działa, ale jak ja sobie spróbuję zmienić broń. O, proszę bardzo, wywaliło mnie i z powrotem połączyło. Lol. Co to się stanęło? Auto joinuje mnie. Auto joinuje mnie, słuchajcie. No dobra, ale w każdym razie, jak widać, cheater został wywalony. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to na tyle będzie w tym odcinku. I tak zrobiliśmy sporo. W przyszłym odcinku będziemy oczywiście korzystać z tych danych, co zrobiliśmy w broni, czyli tam pewnie z szybkości strzelania, nie? Przeładowywanie, ogólnie więcej broń, żeby rzeczywiście ta broń wpływała na nasz gameplay. Więc co, dzięki Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinku. Ja jestem Cleveland.pl i do usłyszenia.